Znanym w regionie twórcą i gawędziarzem ludowym, a także cenionym w gminie autorytetem jest Jerzy Lipka. To z jego inicjatywy od roku 1995 przyznawane są medale chleba. Otrzymują je dobrzy ludzie, którzy pracują z pożytkiem dla innych. Nagrodą przyznawaną przez Radę Miasta jest odznaka Zasłużony dla miasta Gogolina. To medal świętego Urbana. Otrzymują go ludzie, którzy poprzez swoją działalność zawodową i społeczną szczególnie zasłużyli się w rozwoju i promocji miasta. Z kolei honorową statuetką Karolinki wyróżnia się ludzi szczególnie kreatywnych na płaszczyźnie animacji społeczno-kulturalnej. Karolinka i Karliczek zobowiązują miasto do podtrzymywania tradycji. Dlatego Gogolin mianuje się stolicą opolskiej pieśni ludowej. Co dwa lata zjeżdżają tu zespoły ludowe z całego województwa, reprezentujące amatorski ruch artystyczny w regionie. Pieśń nie zna granic i zbliża ludzi. Dlatego na opolskim święcie pieśni ludowej bawią się setki mieszkańców, gości z regionu oraz gmin partnerskich Gogolina. Najstarszą wsią w gminie Gogolin jest Kamień Śląski. Po raz pierwszy została odnotowana w Kronice Polskiej Gala Anonima w roku 1104 w związku z wizytą księcia Bolesława Krzywoustego. W 1335 roku wieś nazywała się Kamen. Zwiedzanie Kamienia Śląskiego zwykle zaczyna się od pałacu, miejsca urodzenia świętego Jacka z rodu Odrowążów, patrona tej wioski. W 1660 roku kamieńskie dobra nabyła rodzina Larisz, a od początku XIX wieku aż do II wojny światowej zamek i cały Kamień Śląski znalazł się w posiadaniu rodu Strachwiców. W 1990 roku kuria diecezjalna w Opolu nabyła zrujnowany obiekt wraz z parkiem. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz licznych sponsorów w ciągu 4 lat pałac całkowicie odrestaurowano. Służy wszystkim mieszkańcom regionu jako Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Sercem zamku jest kaplica świętego Jacka. Tu właśnie znajdowała się komnata, w której w roku 1183 przyszedł na świat święty Jacek, założyciel pierwszego w Polsce zakonu i klasztoru dominikanów w Krakowie. Do sanktuarium świętego Jacka przebywają pielgrzymi z całego regionu. Najwięcej pobożnych gości gromadzi Kamień Śląski z okazji sierpniowego odpustu. W Kamieniu Śląskim odbyły się uroczystości milenijne z udziałem Episkopatu Polski. Obecni byli arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II oraz prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W pobliżu zamku, w odrestaurowanych wnętrzach starej wozowni, stajni i stodoły, powstał zespół turystyczno-wypoczynkowo-rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum Caritas Diecezji Opolskiej. W wodzie jest zdrowie, mawiał bawarski ksiądz Sebastian Kneip. Lecznicze właściwości terapii knajpowskiej już od 30 lat poznaje w bawarskim Bad Wörishofen ksiądz arcybiskup Alfons Nossol. To on postanowił w Kamieniu Śląskim stworzyć podobny ośrodek. Specjalnością tego nowoczesnego i jedynego w Polsce sanatorium leczącego zgodnie ze wskazówkami bawarskiego księdza jest hydroterapia. Wykorzystuje się tu naturalne zasoby miejscowej wody oligoceńskiej oraz własne uprawy ziół. W pobliżu Sebastianeum, w przypałacowym parku, mieści się ośrodek hipoterapii.
Jazda konna to kolejna atrakcja we wsi i wzbogacenie oferty zabiegów, jakie oferuje ośrodek wodoleczniczy w Kamieniu Śląskim. Nowoczesne sanatorium wraz z nowymi basenami, ulokowane w najpiękniejszej wsi Opolszczyzny, staje się znaczącym centrum hydroterapii na mapie Polski. Jest w gminie Gogolin takie miejsce, gdzie ludzie postawili kościół na kościele. To Malnia. Z najwyższego wzniesienia na wsi wydobyto kamień wapienny, a w powstałym wgłębieniu wymurowano świątynię. Na niej stoi drewniany kościółek sprowadzony tu z Kostowa. Obok kościoła kaplica błogosławionego ojca Józefa Cebuli, męczennika obozu w Mauthausen. Jest w gminie Gogolin kolejne miejsce niezwykłe – Chorula. To tutaj w roku 1983 kardynał Józef Ratzinger, obecny papież Benedykt XVI, wmurował kamień węgielny pod budowę kościoła. Ora et labora – módl się i pracuj – tymi słowami zwrócił się wówczas kardynał Ratzinger do zgromadzonych wiernych. Nieprzypadkowo przyszły papież przywołał tu właśnie w Choruli benedyktyńskie zasady. Chorula to siedziba grupy Górażdże, należącej do koncernu Heidelberg. To tu, w Choruli, stoi największa w Polsce cementownia, jedna z najnowocześniejszych w Europie. Firma daje pracę mieszkańcom okolic, dba o środowisko naturalne, promuje region w kraju i za granicą, jest mecenasem kultury, nauki i sportu. Przez wiele stuleci, zanim okolice Gogolina stały się zagłębiem europejskiego przemysłu cementowo-wapienniczego, mieszkańcy tej ziemi trudnili się pracą na roli. Patronem rolników jest święty Urban. Gogolińskie pola są urodzajne, a kto na nich sieje, ten zbiera obfite plony. Bogate tradycje Gogolina to obrzędowość zbadana i doceniana przez wybitnych polskich folklorystów. Gogolin tętni życiem tak samo latem, jak i zimą, gdy miasto i okoliczne wioski stają się areną popularnego regionalnego obrzędu kończącego karnawał. Oto jak obchodzi się tutaj bery, wodzenie niedźwiedzia. Wspólna zabawa łączy mieszkańców gminy Gogolin, ale łączy ich także wspólna praca. Tradycyjne skubanie pierza wciąż jest żywe i pielęgnowane w okolicznych wsiach od pokoleń i jakże malownicze w wykonaniu gospodyń z zespołu folklorystycznego w Kamieniu Śląskim. Szkubki w starej śląskiej kuchni. Tak pierwej było. Miła, 3 lata na mnie. Gmina Gogolin to dobry adres. Jej położenie przy zjeździe z autostrady A4 oraz drodze wojewódzkiej 409 relacji Strzelce Opolskie-Prudnik idealnie służy mieszkańcom i ludziom biznesu. Dogodne położenie geograficzne i komunikacyjne przyciąga jak magnes kolejnych inwestorów. Powstają duże przedsiębiorstwa i małe rodzinne zakłady, które oferują usługi i produkty z najwyższej półki. W Kamieniu Śląskim obok pałacu i sanatorium Sebastianeum Silesiacum w odległości zaledwie 8 km od autostrady A4 powstaje pierwsze w Polsce prywatne lotnisko o zasięgu międzynarodowym.
Gmina Gogolin ma potencjał, jest bogata infrastruktura, są atrakcyjne produkty turystyczne. Dlatego też rośnie zainteresowanie inwestorów lokowaniem na tych terenach kolejnych obiektów. W gminie Gogolin z roku na rok poszerza się oferta usług w sferze handlu i gastronomii. Najprężniej rozwija się sektor usług okołoturystycznych. Fachową opieką są otoczeni zarówno najmłodsi, jak i najstarsi, samotni mieszkańcy gminy. To dla nich powstał w Kamionku pierwszy w województwie opolskim gminny dom spokojnej starości. Miasteczko Karolinki i Karlika zaprasza. Nie tylko na jeden dzień z okazji świąt i uroczystości. Gogolin jest zawsze piękny. Latem, gdy kwitną maki, jak czerwone wstążki na trzewiczkach Karolinki, i jesienią, gdy dziewczęta zbierają owoce na wino dla swoich karlików. I zimą Gogolin jest przepiękny, kiedy biała pierzyna pokrywa okoliczne pola, łąki, stawy, lasy i stare wapienne piece. Gogolin jest piękny na wiosnę, gdy w rezerwacie przyrody zakwitają pierwsze kwiaty, a dzieci marzą o zajączku w wielkanocnym koszyczku. Mieszkańcy cenią i pielęgnują to swoje piękno na co dzień. I chyba dlatego, kto choć raz tu był z wizytą, zawsze pragnie wrócić.